No więc tutaj mamy, tak jak przy grobie nieznanego żołnierza, wpisy, takie tablice pamiątkowe, pewnie żołnierzy amerykańskich, którzy prawdopodobnie zginęli w różnych okresach, w różnych wojnach. Możemy tutaj dać zbliżenie. No i tutaj możemy na każdej tablicy wyczytać, gdzie kto walczył, w jakim okresie zginął i tak dalej. No to jest, mówię, odpowiednik jak gdyby naszego grobu nieznanego żołnierza tutaj w Kansas City. A to jest tutaj z tego miejsca panorama. To jest, już raz pokazywałem tą wieżę, na którą nie udało mi się dzisiaj wjechać. No i to jest tutaj muzeum. Zejście do muzeum jest tutaj na dole. Schodzi się tam w dół. Jest to takie muzeum militarne. No to chyba na tyle. Tu tych tablic pamiątkowych jest sporo. Widać, że Amerykanie tutaj ginęli w różnych wojnach przez wiele lat i są tutaj pozapisywani.